Wszystkim z tej strony Kobieta Niezależna. Dzisiaj jest dzień po wczorajszej gali. Miałam problem z tym, żeby nagrać wczoraj coś, ponieważ byłam już tak zmęczona, tak naładowana tymi emocjami, że dzisiaj nagrywam w pięknym lesie. Postanowiłam wybrać się właśnie na wycieczkę z synem i z psem. I tak na świeżo mam właśnie powiedzieć troszeczkę właśnie o wczorajszym wydarzeniu. Słuchajcie, nie byłam pewna do końca, jak to się wszystko wydarzy. Po prostu pojechałam tam, ponieważ Monika potrzebowała osoby, z którą mogłaby tam pojechać. Na sam dzień dobry dostaliśmy właśnie prezenty. Każdy uczestnik właśnie tej gali dostał w torebce obcasypodlasia.pl prezent, w którym znajdowały się ulotki, znajdował się płyn do kąpieli z Joanny. I kolczyki, które właśnie dzisiaj mam na sobie, są to koniczynki. I potem były wyczytywane właśnie osoby, które dostały właśnie wyróżnienia, które zostały wybrane spośród wszystkich kobiet, które brały udział w tym plebiscycie. I tu też właśnie będą streszczenia. Również przyjemność poznać panią Ilonę Adamską, która jak dla mnie jest wzorem i przykładem do naśladowania. Każda kobieta nie miała łatwo na samym początku i myślę, że właśnie dlatego trzeba brać z tej pani przykład, ponieważ jeżeli ktoś na początku nie ma lekko, a z biegiem czasu udaje mu się ciężką pracą dojść do tego sukcesu, to wydaje mi się, że warto jest brać z takiej osoby przykład. W każdym bądź razie ma ona dla was kilka słów dla kobiet, które do tej pory zajmowały się domem, które nie wychodziły przed szereg, po prostu były zamknięte w swoich, że tak powiem, czterech ścianach i które po prostu poświęciły się całkowicie swojemu domowi i swojej rodzinie, mężowi i dzieciom. I powiem wam, zapraszam was do obejrzenia. Stając się tym samym inspiracją dla innych pan, innych podlasianek. I myślę, że to właśnie im należą się największe podziękowania. Dlatego chciałabym już na wstępie podziękować wszystkim paniom, które wzięły udział w plebiscycie, ponieważ nie byłoby plebiscytu Podlasianka 2016, gdyby nie jego uczestniczki. I pozostaje mi życzyć państwu miłego wieczoru. Tak jak powiedziała kiedyś doktor Irena Elis, należy budować swoją markę i swój wizerunek, a ja mój wizerunek buduję od 11 lat, na tak zwanej sile prawdy, czyli po prostu być zawsze autentycznym i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. Także sukces w biznesie to dla mnie autentyczność. Ja uważam, że sukces to jest pokora, wytrwałość, umiejętność mówienia nie, czyli to są te cechy, zdolność bycia asertywnym, to także zdolność budowania relacji, bo chyba w biznesie nie ma nic ważniejszego niż kontakty z ludźmi i niż właśnie fajnie zbudowane relacje, także to jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście ja uważam, że nie należy kreować kogoś, kim się nie jest, zarówno jako marki, jak i osoby, bo ja też poza tym, że buduję wizerunek magazynu Imperium Kobiet, buduję też swój wizerunek. I uważam, że w marce osobistej najważniejsze jest budowanie tego wizerunku na sile prawdy, na niedawaniu kogoś, kto się nie jest, na bardziej patrzenie na jakość produktu niż na, nie wiem, ilość. Więc uważam, że marka osobista to jest nieustanny proces, to jest proces, który nigdy nie powinien zostać zakończony. Marka osobista to jest po prostu wizerunek i to jest PR, który powinien trwać nieustannie. Spośród tych pań jury wybrało trzy laureatki, które poznamy już za chwilę, a o ogłoszenie wyników proszę przedstawiciela jurorów, pana Adama Jakucia. Dzień dobry państwu. Czuję się nieco nieśmielony, chyba jeszcze bardziej niż nasze kandydatki wspaniałe.
I tak czytałem to hasło Casy Podlasia, przyszłość w rękach kobiet, i pomyślałem sobie, że przyszłość mężczyzn jest w rękach kobiet. Kobiety są piękne, nagle i wrażliwe. I świat bez kobiet byłby dużo smutniejszy, dużo mniej mądry i dużo mniej wrażliwy. Miejsce pierwsze. Statuetkę Podlasianka 2016. Nagrodę główną w postaci kompletu biżuterii stworzonego specjalnie dla kobiety z pasją poprzez panią Marzannę Szkutę. Voucher o wartości 200 zł do salonu Braberc. Voucher o wartości 200 zł do studia fryzjerskiego Alur otrzymuje pani. To ja może tak, żeby jeszcze trochę podtrzymać w wielkości. Powiem za co najpierw. Za pasję do piękna i kobiecości. Za wiarę, że można samemu zbudować swoją markę. Za wiarę w kobiety i ich piękno. Otrzymuję pierwsze miejsce Barbara Piechur. Serdecznie gratulujemy laureatkom. Pozostałe panie również otrzymują upominki od sądu. Cześć wszystkim, jestem dzisiaj na gali rozdania nagród dla osób, dla kobiet, biznesu. Jest przerwa, więc mam bardzo dużą chwilę na to, żeby cokolwiek wam tutaj dzisiaj pokazać. Słuchajcie, poznałam panią Ilonę, która jest po prostu właścicielką Imperium Kobiet. I słuchajcie, kobieta z mega wielkim doświadczeniem, z bagażem doświadczeń. Uważam, że naprawdę jest warto ją naśladować. Uważam, że naprawdę warto jest brać z niej przykład. I słuchajcie, naprawdę jestem bardzo wzruszona tym, że tutaj mogę z wami się podzielić z tym, czym, co tutaj się dzieje. Fakt, że nie jestem przygotowana i nie mam zbyt dobrego po prostu sprzętu do nagrywania, ale jest naprawdę super. Zobaczcie, jest teraz przerwa, więc można zobaczyć, co się dzieje. Jest nas bardzo tutaj dużo. I też mam dla was niespodziankę, ponieważ też mam wywiad dla was. Jestem przeprowadzony właśnie przez panią Ilonę, która miała dzisiaj swój występ, była prelegentką, więc naprawdę będzie to warto oglądać. Mam bardzo dużo roboty dla was. Będę chciała pokazać, jak dzisiaj to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że po prostu będziecie brać przykład ze mnie, z pani Ilony, z osób, które chcą zrobić coś więcej niż być porami domowymi i po prostu pracować tylko na dom, tylko pracować na to, żeby starczyło do 10. Wiadomo, że to wszystko rozciąga się w czasie, ale uwierzcie mi, że warto jest pokonywać swoje własne słabości i być po prostu naprawdę wytrwałym w dążeniu do swoich celów. I zawsze to powtarzam, właściwie na każdym filmiku pokazuję wam, że warto jest dążyć do własnych wyznaczonych celów, więc słuchajcie, tutaj jest właśnie nasza impreza. Było już rozdanie nagród, było wręczone pierwsza ta nagroda dla osoby, dla laureatki Podlasianka 2016. Stawiajcie na bycie sobie, kierujcie się sercem i intuicją,
My, jako kobiety, mamy właśnie tę cudowną kobiecą intuicję, która bardzo często odpowiada nam właściwe rzeczy. Więc jeżeli czujecie, że jesteście nieszczęśliwe, jeżeli czujecie, że coś wam rozpiera, bo na przykład facet wam nie pozwala na to, na to, na to, no to halo, mówię, panie, trzeba coś zmienić. Ja mam silny lat toksyczny w związku. Wprawdzie to jeszcze czasy studenckie, tak zwane czasy szczeniackie, ale przeżyłam coś takiego jak tak zwaną toksynę, gdzie nie mogłam totalnie chodzić pomalowana, chodzić w sukienka, mogłam zapomnieć o dyskotekach, po prostu facet zamknął mnie w słowie klasy. I co? Miałam raz na jakiś czas studenty pasione wakacje, to fajne prezenty, ale ciągle byłam nieszczęśliwa. Dlaczego? Bo zamykał mnie pracę, gasząc moją kobiecość, moją wrażliwość. Po 7 latach wreszcie zdecydowałam się podejść i poczułam się tak. Dzisiaj namawiam kobiety do tego, żeby zawsze stawiały na siebie, żeby były trochę takimi egoistkami. Bo wie pani, jeżeli wy nie będziecie szczęśliwa, to ani wasz facet nie będzie szczęśliwa, ani wasze dzieci. Dlatego, że teraz siedzicie na przykład w domu, nic nie robicie, zawsze jest odpowiednia pora i zawsze jest czas, żeby zmienić coś i zacząć robić nowe, lepsze, fajniejsze, wartościowe życie. Nie bójcie się tego, tak jak miałam porażek, bo porażki budują nasz sukces. Porażki są super lekcją, motywacją, nauką. I ja się uczę na błędach. Ja 11 lat prowadzę firmę, ale do dzisiaj po 11 latach popełniam też błędy. Uważam, że kobieta szczęśliwa to kobieta niezależna. Tego wam życzę. Wyniki plebiscytu ogłosi przedstawicielka szanownego jury, pani Renata Wrona. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Ja wiem, że panie czekają. Emocje są wielkie. Obiecuję, że ja nie będę przedłużała. Statuetka Podlasianka 2016. Nagroda główna w postaci bransoletki ufundowanej przez firmę Margo. Voucher o wartości 200 zł. Dostaną nagrodę. Voucher o wartości 200 zł do studia studenckiego, ale otrzymuje pani Karolina Maria Garbacio. Nie ma, ale ja mimo wszystko pozwolę sobie odczytać. Za to, że jest marką taneczną od 10 lat. Za działanie wielopoziomowe i konsekwentne. Za promowanie tańca dla osób młodych i dla osób dojrzałych. Za zachowanie najwyższej jakości i zaangażowanie autorytetów mediowych. Chciałabym raz jeszcze podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w nasze przedsięwzięcie. Chciałabym podziękować wszystkim sponsorom, partnerom, patronom medialnym, wszystkim uczestniczkom plebiscytu, jurorom oraz wszystkim Państwu, którzy dzisiaj tutaj z nami jesteście. Mam nadzieję, że to był miło spędzony czas. Jest jeszcze jedna osoba, wybaczycie Państwo, ale dla mnie najważniejsza, której chciałabym podziękować, która właśnie ucieka. Za nieustającą wiarę we mnie, za wsparcie, za motywację, za to, że dzięki niemu ciągle zmierzam do przodu, że mówi, że zawsze wszystko będzie dobrze. Chciałabym podziękować męskiej części naszego podtalu, 50% Obcasów Podlasia, mojemu mężowi. Bardzo miło, że mogłem dzisiaj tutaj być z Państwem i dziękuję za słowo. Szanowni Państwo, zanim zajmę w zasadzie na zakup pięknej bielizny, dwa o wartości 150 zł oraz dwa o wartości 100 zł pofundowanych przez Brabera. Nasza gala dobiega końca. Poznaliśmy laureatki plebiscytu.
Instytut Podlasianka 2016. Cieszymy się, że mogliśmy wyróżnić kobiety z naszego województwa, że z tak ogromną siłą Podlasianki realizują swoje pasje i tak doskonale odnajdują się w roli kobiet biznesu. Cześć wszystkim, jesteśmy już świeżo po gali. I słuchajcie, jak moje wrażenia? No po prostu moja głowa jest nasiąknięta tą całą pozytywną energią. Mega, nie, po prostu mega. Nie potrafię w ogóle nawet powiedzieć, co ja czuję, bo jestem tak zszokowana tym, co tutaj się dzisiaj wydarzyło, że nie potrafię powiedzieć nic mądrego, co bym mogła jakoś was zainspirować tym całym wydarzeniem. Na pewno jestem zadowolona z tego, jakich ludzi tu poznałam. Przede wszystkim poznałam panią, która rysuje na pierniczkach malutkim druczkiem takie arcydzieła, po prostu takie pejzaże, że w życiu nie mogłabym pomyśleć, że coś takiego może być namalowane. Poza tym jest dziewczyna, która też ma wielkie marzenia, ale jeszcze nie wie, jak do tego po prostu dojść, jak do tego podejść, jak to ugryźć. Życzę jej z całego serca, żeby jej to się udało. Ale my jej pomogłyśmy. My jej trochę pomogłyśmy, my troszeczkę się przyczyniłyśmy do tego, więc to chociaż tutaj pokazałyśmy jej, co może robić. I też bardzo się cieszę z tego, że poznałam bardzo ambitną dziewczynę, która po prostu zajmuje się różnymi eventami szkoleniowymi dla studentów i w ogóle dla ludzi. Dla kobiet przedsiębiorczych prowadzi portal Kobieta Przedsiębiorcza. No po prostu dziewczyna mega ambitna po prostu. I co mogę jeszcze powiedzieć? Poznałam panią Ilonę, którą po prostu od pierwszego wejrzenia już wiedziałam, że to jest kobieta, z którą chcę zrobić wywiad. Panią Elżbietę, która jest właścicielką portalu Podlasia. Tak, panie, dzięki Podlasia. Temu, że pani Elżbieta zrobiła taki myk, że można wygrać wejściówkę na dzisiejszą galę, ja się znalazłam tutaj i nie bez przyczyny Monika nie przyjechała tutaj z mężem. Dzięki Bogu, że nie pojechała tutaj z mężem. Ja się tutaj znalazłam. Także po prostu Adam, sorry, wiele tracisz, ale no. My nie żałujemy. Nie tym razem. I co jeszcze? Naprawdę jestem mega zaskoczona, że tutaj było dzisiaj tak fajnie. I chcę być na więcej takich imprezach i po prostu chcę jak najwięcej takich ludzi poznawać, bo uważam, że takich ludzi właśnie jak dzisiaj poznałam, to właśnie z takich ludzi trzeba brać przykład, z takich ludzi trzeba się inspirować i takich kobiet przede wszystkim. No właśnie, właśnie tego zabrakowało mi. Przede wszystkim mało kobiet jest takich, które naprawdę robią w życiu to, co kochają i nie boją się życia. Bardzo mało takich jest kobiet i ja mam taką nadzieję, że będę właśnie coraz więcej takich kobiet spotykać, że po prostu że coraz więcej takich kobiet będzie na mojej drodze, że będę miała czym się inspirować i że coraz mniej osób będzie mi mówiło, jak jest im ciężko, mówię tutaj właśnie o kobietach, żebyście brały życie w swoje garści i po prostu, tak jak pani Ilona powiedziała, nie przejmowały się swoimi porażkami, bo porażki będą, na porażkach trzeba się uczyć. Dzisiaj właśnie pani Ilona to powiedziała na swoim wystąpieniu i ja jestem jak najbardziej za tym, żeby to robić. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że chciałam wam też powiedzieć właśnie, żebyście naprawdę robiły w życiu to, co wam się podoba i żebyście nie patrzyły na swoich mężów, bo mężowie nie zawsze was doprowadzą tam, gdzie chcecie i będziecie takimi po prostu kurami domowymi i nie będziecie spełnione. Ogólnie na środowisko. Po prostu trzeba robić to, co się kocha, a nie patrzeć na nikogo. No, mało, ale mądrze. Także pozdrowienia, kobieta niezależna i pani... A, incognito. Monika Szalążek-Piekulińska, nauczyciel Vedic Art. Do zobaczenia.